Wilhelm Rexa, czyli buntownika, który tak naprawdę wyswabadza się spod władania człowieka, który na początku jest jego największym panem, bogiem wszystkim, a tak naprawdę nie podoba mu się to, co się dzieje w gospodarstwie i przez to postanawia znaleźć swój raj. Z tych zwierząt, które widzimy, to chyba największy przyjaciel człowieka, tak? Tak, więc myślę, to jest kilka scen takich dość mocnych zbliżeń pana ze swoim pupilem, psem, Rexem. No i myślę, że jest to dość duża walka. Walka natury z takim pewnością przynależności, jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, z rutyną pewną, z obowiązkiem. Pies ma słuchać pana, ma go kochać i jak dostanie baty, i tak ma być mu wierny. Obserwując twoją karierę, pamiętam takie epizody, a na pewno energię punkowo-rockową. Buntowałaś się kiedyś? Czy ten spektakl w ogóle można byłoby w jakikolwiek sposób podpisać grunt to bunt? Czy to jest po prostu przypowieść dla młodzieży od 12 roku życia? Ja nie, myślę, że tam jest bardzo sporo przesłań, nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłych. Myślę, że się buntowałam. Myślę, że każdy z nas się buntuje po prostu po swojemu i na własne sposoby. Tu też jest bunt. Czy to jest dobre? Każdy musi sobie odpowiedzieć. Czy potrzebne? Każdy sobie musi odpowiedzieć na to pytanie sam. Może ten spektakl pomoże odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dzięki.